10 reżyserów, którzy zmienili kino. Oczywiście lista jest subiektywna i zachęcam Was do stworzenia własnej listy 10 najlepszych reżyserów, czy reżyserów, którzy według Was zmienili kino. Tim Burton, na początek wielki abstrakcjonista. Nie ukończył liceum, a mimo to dostał się na Wydział Animacji do California Institute of the Artist. Swoją karierę rozpoczął jako animator w studiu Walta Disneya. Jednym z pierwszych filmów fabularnych wyreżyserowanych przez niego był Sok z Żuka. Film nie został doceniony, ponieważ ludzie jeszcze nie zauważyli wielkiego talentu Bartona. Jednak kolejny film Batman uczynił z Bartona gwiazdę pierwszego formatu. Często pracuje z aktorem Johnem Deppem, twórcą muzyki filmowej Danem Elfmanem i Heleną Bonham Carter. Często pokazuje w filmach martwe psy, krauny, owce. Poskręcane drzewa, latarnie z wydrążonej dyni i strachy na wróble. Jego filmy najczęściej mają gotycki podtekst oraz często używa cieni, by stworzyć straszny złowieszczy klimat filmu. W swoich filmach pokazuje często głównych bohaterów jako postacie, które nie radzą sobie z otaczającą ich rzeczywistością i z problemami dotyczącymi normalnego życia. Z tego powodu są oni odrzucani i nieakceptowani. Bardzo on potrafi w ten sposób pokazać problemy dreczące jego samego. Myślę, że w dużej mierze filmami Bartona inspirowałem się, tworząc animację 2030 Inwigilator, którą możecie zobaczyć na kanale Inwigilator. Gdzie zapraszam? Ridley Scott, brytyjski reżyser i producent filmowy, Scott był początkowo uważany za reżysera wymagającego trudnego, niechętnego do współpracy z ekipą, ale z biegiem czasu stał się bardziej otwarty na pomysły pochodzące od aktorów, jego styl wizualny, charakteryzujący się dbałością o szczegóły scenograficzne i innowacyjnym, tworzącym atmosferę oświetlenie miał duży wpływ na kolejne pokolenie filmowców. Scott często stosuje wolne tempo akcji pomiędzy kluczowymi scenami, co z kolei charakteryzuje bardzo dynamiczny montaż np. w Obcym i Blade Runner. Ridley Scott był czterokrotnie nominowany do Oscara, trzykrotnie za reżyserię w filmach Thelma i Louis, Gladiator i Helikopter w ogniu oraz jednokrotnie za najlepszy film Marsjanin. Scott zdobył również pięć nominacji do Złotych Globów, co przełożyło się na jedną wygraną statuetkę za film Marsjanin w kategorii... Najlepszy film komediowy lub musical. W 2003 roku otrzymał tytuł Szlachecki. Christopher Nolan, brytyjski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, jest jednym z najbardziej dochodowych reżyserów w historii, a także jednym z najbardziej cenionych filmowców XXI wieku. Filmy Nolana zakorzenione są w filozoficznych, socjologicznych i etycznych koncepcjach, badaniu ludzkiej moralności, związku przyczynowo-skutkowego, budowanie czasu i trwałości, pamięci oraz tożsamości osobistej. Jego prace tak naprawdę są wielkimi rozważaniami dotyczącymi ludzkiej moralności. Cechuje je też ciemny obraz. Peter Jackson, nowozelandzki reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Pierwszymi filmami Jacksona były nisko budżetowe, krwawe horrory. Miłość do horrorów przerodziła się następnie w słynną martwicę mózgu i dziwaczny, pokręcony komedio-musical. Przedstawiamy Fiblesów, nazywany przez krytyków mapetami na kwasie. Peter Jackson znany jest przede wszystkim jako reżyser adaptacji słynnej powieści Tolkiena. Jego filmowa adaptacja Władcy Pierścieni otrzymała łącznie 17 Oscarów. W 2005 roku weszła na ekrany inna superprodukcja Jacksona, remake filmu King Kong, który kosztował ponad 200 milionów dolarów. Steven Spielberg, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, odznaczony medalem wolności. Pierwszy film Spielberg'a, który trafił na duży ekran, to Pojedynek na szosie, opowieść o komiwojażerze, którego prześladuje gigantyczna ciężarówka. Składa się głównie z dynamicznych sekwencji pościgów. Ujęcia nakręcono tak, aby uniemożliwić widzom identyfikację kierowcy pojazdu. W zasadzie tej Spielberg pozostał wierny w szczękach które zapewniły młodemu reżyserowi pozycję cudownego dziecka amerykańskiego kina. Przez większość filmu nie było dane widzom zobaczyć krwiożerczego rekina. Podobne chwyty narracyjne Spielberg wykorzystał w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, zrealizowanym na podstawie własnego scenariusza. Tajemnice i dążenie do jej poznania jest elementem łączącym większość filmów w dorobku reżysera. Martin Scorsese, amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta, aktor i producent filmowy, laureat Oscara za reżyserię filmu Infiltracja. Doktor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Schillera Włodzi. Zresztą wielki fan polskiego kina. Reżyser przyznał się w jednym z wywiadów do tego, że duży wpływ na jego twórczość miała polska kinematografia. Zresztą Scorsese zorganizował w Stanach Zjednoczonych cykl arcydzieł polskiej kinematografii pod tytułem Martin Scorsese Presents Masterpiece of Polish Cinema, które sam wytypował jako najlepsze polskie filmy. Prezentacja polskiego kina w Ameryce Północnej zainicjowana została w 5 lutego 2014 roku w Nowym Jorku. Zaplanowane tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie obejmowało pokaz 21 polskich filmów. Po rekonstrukcji cyfrowej, które prezentowane były w 30 miastach, pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, aż do końca tournée w lutym 2014. 15 roku. Do największych dzieł Scorsese można zaliczyć taksówkarza, wściekłego byka, chłopców z Ferajny, przylądek strachu, infiltrację wyspy tajemnic czy wilka z Wall Street. Quentin Tarantino, amerykański reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, sporadycznie także producent, jeden z głównych przedstawicieli postmodernizmu filmowego, charakteryzującego się drastyczną przemocą, deformacją rzeczywistości i licznymi nawiązaniami do kultury masowej. W filmach reżysera zawarte są komediowo i ironicznie praktykowana przemoc, ostentacyjne używanie rasistowskich wyrażeń przez niektórych bohaterów, silnie akcentowana niezależność postaci kobiecych, a także swobodny kolasz. Różnych kultur i stylów. Główną obsesję Tarantino stanowi fascynacja kinem i jego możliwościami kreowania własnej rzeczywistości. Stąd jego filmy są pewne eskapizmu. Charakterystyczne dla stylu Tarantino są również niedopowiedzenia oraz dbałość o rozbudowane dialogi i stronę estetyczną. Współpracował z Andrzejem Sekłową, który w dużej mierze wykreował estetyczny styl Tarantina. David Lynch, amerykański reżyser, aktor, producent i scenarzysta filmowy muzyk. Jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i charakterystycznych amerykańskich reżyserów filmowych. Wypracował własny styl, w którym równie istotną rolę odgrywają. Wszystkie elementy dzieła, postacie, światło, montaż, muzyka. W swoich filmach często odwołuje się do elementów surrealistycznych, chętnie tworzy wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzni fobii. Część filmów stara się pokazać ciemną, ukrytą stronę życia miasteczek. Światło przyniósł Lynchowi zrealizowany w 1989 roku serial telewizyjny Miasteczko Twin Peaks, choć już wcześniej był nominowany do Oscara za film Człowiek Słoń. Alfred Hitchcock, brytyjski reżyser, scenarzysta i producent, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych twórców filmowych w historii kina, określany mianem Mistrza Suspensu. W trwającej prawie 6 dekad karierze wyreżyserował 53 filmy fabularne, Cztery z jego obrazów okno na podwórze, zawrot głowy, północ, północny zachód i Psychoza dwukrotnie zostały sklasyfikowane na liście 100 najlepszych amerykańskich filmów sporządzonych przez Amerykański Instytut Filmowy. W 1999 roku Brytyjski Instytut Filmowy zaliczył dwa obrazy Hitchcocka z lat 30., 39 kroków i starsza pani znika do listy najwybitniejszych filmów tamtejszej kinematografii XX wieku. Stanley Kubrick, amerykański reżyser, scenarzysta, montażysta i producent filmowy. W filmach Kubricka można wyróżnić kilka dominujących wątków. Przekonanie, że człowiek jest z gruntu zły, że w istocie człowiek ma niewielki wpływ na swój los, pozostając zabawką w rękach kapryśnego losu, że zło pochodzi z wnętrza człowieka, a zdolność do świadomego, dobrowolnego wybierania zła jest miarą człowieczeństwa. Charakterystyczną cechą Kubricka podczas pracy nad filmem była niezwykła dbałość o każdy detal. Wymagał od aktorów, by ściśle trzymali się w wytycznych scenariusza, ściśle pilnował, by każdy detal, rodzaj użytych obiektywów i soczewek, sposób i siła oświetlenia planu, gestii i mimika aktorów, użyta muzyka dokładnie pasował do tego, co sobie zaplanował. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zachęcam Was do zrealizowania własnej dyszki i przedstawienia jej w komentarzu. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie w niedzielę, czyli możliwe, że dziś, nie wiem kiedy dodaję ten film, będzie miała premiera serialu animowanego 2030 Inwigilator, którego akcja rozgrywa się w trakcie apokalipsy zombie. Jest to satyra na polską politykę, zarówno to prawicową, jak i lewicową. Zapraszam, więc trzymajcie się, cześć!